przelewy SEPA i zagraniczne. W menu płatności i przelewy znajduje się dashboard. W zakładce zagraniczne znajdują się formatki przelewy SEPA i przelewy zagraniczne. Z tych formatek należy korzystać, gdy mamy do czynienia z płatnością w walucie. Jeżeli na przykład robimy transfer z PLN na inną walutę, to musimy wykonać go w zakładce przelewy zagraniczne. Do tego celu wybieramy odpowiednią formatkę. Formatka przelewu zagranicznego jest wygodniejsza, ponieważ jest ona multiformatką i potrafi się przekształcić do płatności SEPA. Zacznijmy od formatki przelewu SEPA. W przelewie SEPA wybieramy rachunek, z którego będą pobierane środki. Wybieramy kontrahenta lub go definiujemy, wpisując jego dane. Przykładowo, wprowadzamy klienta tak, jak widać to na ekranie. Uzupełniła się formatka. Możemy dodać elementy, które są związane z transferem SEPA. SEPA to zawsze płatność w euro. Wypełniamy kwotę. Wybieramy datę, która w formatkach płatnościowych zawsze jest datą bieżącą. Prezentujemy kurs z przewalutowaniem. W tym przypadku wybraliśmy rachunek PLN. Wykonujemy płatność w euro. System podpowiada, że przewalutowanie odbędzie się już na tym etapie. Uzupełniamy opis. Uwaga! W opisie nie umieszczamy polskich liter. System kontroluje, żeby polskie litery się nie pojawiły. Określamy tryb realizacji. Dodatkowe dane przelewu SEPA też można określić. Zatwierdzamy taką płatność. System przypomina, że dojdzie do przewalutowania. Ostrzega, że jeśli tego nie zatwierdzimy, system nie wykona płatności. Odbywa się to po to, by ustrzec użytkownika przed pomyłkami. Zatwierdzamy płatność. Widzimy podsumowanie ze szczegółami. Zapisujemy i podpisujemy lub tylko podpisujemy i wysyłamy. Tym samym wydajemy finalną dyspozycję do realizacji przelewu. W przelewie zagranicznym także określamy rachunek, z którego będzie realizowana płatność. Następnie wybieramy kontrahenta. Przykładowo wybieramy kontrahenta z szablonów. System daje możliwość wyboru, kto pokryje koszty płatności. Domyślnie zaznaczona jest opcja SHA, czyli nadawca i odbiorca. Ponieważ wybraliśmy kontrahenta, a tak naprawdę on był zawarty w szablonie płatności, to możemy dodać odbiorcę do listy kontrahentów. Można go również zmodyfikować. Ponieważ w tym wypadku jest to przelew do Chin, to system wskazuje na konieczność wprowadzenia CNAPS, czyli numeru niezbędnego do rozliczeń w Chinach. W tym szablonie wybrany był chiński yuan i kwota była ustawiona na 1 chiński yuan. System pokazuje, że odbędzie się przewalutowanie. W przypadku Chin należy określić, czego dotyczy płatność, na przykład, czy jest płatnością handlową. Dodajemy opis. Pamiętajmy, że nie może on zawierać polskich znaków. Określamy resztę parametrów płatności. Jeżeli chcemy, to możemy zaktualizować ten szablon. Nie możemy stworzyć nowego, ponieważ właśnie go wywołaliśmy z tego szablonu, ale możemy dodać odbiorcę do listy kontrahentów. W tym przypadku, korzystając z szablonu, możemy dodać go jako kontrahenta, na przykład CNY. Zatwierdzamy płatność. System ostrzega, że odbędzie się przewalutowanie, podobnie jak dla płatności SEPA. Zatwierdzamy ten komunikat. Zapisujemy. Przy zapisie pojawiło się podpisz, ponieważ każde dodanie kontrahenta do bazy danych lub do szablonu wymaga autoryzacji. To nie jest autoryzacja płatności, a autoryzacja dodania kontrahenta do listy tego odbiorcy. System informuje, że podpisano dane kontrahenta i zlecenie zostało tylko zapisane zgodnie z dyspozycją. System informuje, by go nie wysyłać ani nie podpisywać. Prosi o kolejny przelew, więc otworzymy i sprawdzimy go. Przykładowo, chcemy wysłać przelew do Belgii i jesteśmy zdecydowani na to, by wysłać taką płatność, która będzie spełniała warunki SEPA. Kiedy taka płatność spełnia warunki? Wtedy, gdy nadawca i odbiorca pokrywają równomiernie koszty. Dane się uzupełniły i można aktualizować. Wybieram tym razem płatność w euro. Wypełniamy kwotę. Dodajemy opis. Co się wówczas dzieje? System ostrzega o przewalutowaniu. Zatwierdzamy ten komunikat. System informuje. Uwaga! Przelew kwalifikuje się do rozliczenia w systemie SEPA. Czy zmienić formularz na przelew SEPA? Zmieniamy ten formularz na przelew SEPA, ponieważ takie było założenie. Chcemy, by przelew był w tym wypadku tańszy i szybszy. Sprawdzam, czy parametry się zgadzają. Zostały przepisane.
Potwierdzamy, że odbędzie się przewalutowanie. W tym momencie dochodzi do podsumowania. Można przelew od razu podpisać i wysłać. Po poprawnym zautoryzowaniu system komunikuje, że tak się stało.